rozsiane doświadczają bardzo różnych dolegliwości i mają bardzo różne okresy natężenia tej choroby. W jednym okresie czują się dobrze i są samodzielne i mogą realizować w sposób jakoś samodzielny różne swoje potrzeby. Natomiast są również rzuty tej choroby, są gorsze okresy, w którym taka osoba wymaga pomocy. I to jest chyba w ogóle problem dosyć szeroki, nie tylko osób chorych na stwardnienie rozsiane, ale w ogóle osób, które doświadczają jakiegokolwiek trudności w życiu, która w jakiś sposób stawia ich w pozycji osoby, która wymaga pomocy. Gdzie mamy trudność z przyjmowaniem pomocy, może nie wszyscy, ale jest jakaś część ludzi, których ja często spotykam w relacjach terapeutycznych, gdzie najważniejszym jakby problemem, czy najtrudniejszym problemem jest to, że ta osoba mówi, ja nie chcę, żeby teraz mi na przykład wszyscy pomagali, czuję się gorszy czy gorsza, ja to zawsze ja pomagałam, to zawsze ja byłam samodzielna. Nagle tak naprawdę okazuje się, że problemem nie jest tylko sama słabość, tylko to, że my siebie pozycjonujemy w sposób negatywny, kiedy potrzebujemy tej pomocy. Tak, człowiek, który potrzebuje o pomocy, może mieć poczucie, że traci jakąś własną autonomię, ale jeśli to zgeneralizuje i powie, że już zupełnie do niczego się nie nadaje, albo już zupełnie tak naprawdę stracił gdzieś jakieś poczucie własnej tożsamości, to znowu bardzo dużą rolę odgrywa to, w jaki sposób myślimy o swoim życiu. Umiejętne przyjęcie pomocy jest takim przejawem dojrzałości. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy my dajemy ludziom, czy udzielamy jakiejś pomocy, kiedy chcemy im czasami uchylić nieba, to naprawdę zareagowalibyśmy dosyć nerwowo, gdyby ktoś nam powiedział, ale wiesz co, to mnie upokarza, że mi pomagasz. No, większość ludzi zareagowałaby, ale jak to? Przecież ja nie mam złych intencji. I myślę, że dokładnie tak samo działa to w drugą stronę. Jeśli ktoś naprawdę nam pomaga w sposób życzliwy, wyważony, gdzie nie narzuca nam swojego zdania, gdzie szanuje naszą właśnie autonomię. Autonomię to znaczy, że mam prawo dokonywania wyboru. Jeżeli ja jestem też zrównoważona w tym, po prostu nie biję się z losem, że mnie to spotyka, tylko staram się skupić na tym, co się dzieje w danym momencie mojego życia, żeby sobie radzić, to wtedy z tej pomocy skorzystam. Jednym z trudnych aspektów choroby SM jest zmęczenie. Ponieważ, żeby realizować różne potrzeby takie życiowe, człowiek musi mieć siłę. I czy jest zdrowy, czy jest chory, to kiedy odczuwa silne zmęczenie, bardzo często wycofuje się z różnych aktywności i jest to zrozumiałe. W tej chorobie jest to jeden z objawów samej choroby, czasami tego, że jest jakimś zwiastunem tego, co za chwilę może być związane z tą chorobą. I są osoby, które akceptują to i znam takich pacjentów, po prostu przyjmują, że to jest czas, kiedy ja czuję się po prostu bardziej zmęczona, wiem, że muszę bardziej o siebie zadbać, że wtedy na przykład częściej kładę się i śpię, że potrzebuję, żeby ktoś mi przyniósł, nie wiem, zakupy zrobił, że nie jestem w stanie przygotować wielu rzeczy dla swojego dziecka czy dzieci, więc proszę wówczas o pomoc. A są osoby, które chcą przekroczyć granice tego zmęczenia. No i to się zazwyczaj kończy bardzo źle. Czym bardziej chcemy udowodnić swoje poczucie, nie wiem, wartości, sprawczości, kontroli nad swoim życiem na siłę, tym gorzej to się czuje. Człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą i z tym, co go spotyka, to nie jest człowiek, który mówi, dobrze, że mnie to spotkało, ale to jest człowiek, który mówi, spotkało mnie coś, co spotyka nie bardzo wielu ludzi, albo w ogóle trudne sytuacje spotykają ludzi na całym świecie. Teraz skupiam się na tym, żebym mogła po prostu godnie i w miarę spokojnie żyć.